Ej, cześć i czołem. Z tej strony zupełnie absolutne. Zapraszam na 31 odcinek z grą Car Mechanic Simulator 2.15. Próbuję się skupić na aukcji, żeby nie czegoś nie zawalić. Ostra walka. Walka się wywiązała. Jest. A to dlatego, że chciałem wam pokazać trzeci już samochód z dodatku najnowszego pick-up and SUV i SUV. Gdzie mamy dwa pick-upy, no i jednego SUV-a, którego właśnie zlicytowałem. Czy wylicytowałem, może tak. Okej. Zakupiłem to auto, więc wyremontuję je na 100%. Będzie kolejny samochód do mojego garażu. Do moich garażów, może tak. Okej, się przyjrzymy mu za chwileczkę. Może tylko naprawię wszystkie części, żeby to się lepiej oglądało. Nazwa tego auta jest trudna do wymówienia. Bolthorn Grand Mojav. Mojav? Mojav? Nie wiem, jak to się wymawia. Okej. Tylne drzwi. Tylne drzwi mamy. Przednie. Też. A tu nie zdjąłem bortnika. Tu nie mamy światła. Tu mamy światło. Okej, trzeba teraz to kupić. Więc tak, prawy błotnik. Prawe drzwi. Lewy błotnik. Lewe drzwi. Prawe światło. Chyba zderzaka też nie było. I bagażnik. Zdarzek jednak był. Ok. Od razu go wrzucę na lakiernię, bo nie chcę go tak. Nie chcę go takiego widzieć. Ja nie popadam w jakąś monotonię tych kolorów. No
Może taki jasny? Jeszcze nie było chyba. Dobra. Młodziszop. Tak wygląda samochód. Molthorn. Ma więc bagażnik, ma drzwi. Wsiądźmy sobie do środka. Tak wygląda. Tu się coś prześwietla, ale... Tak wygląda w środku. No i zaraz zobaczymy silnik. Ok. A więc silnikiem chyba tutaj nic nowego. I podobnie jak w pick-upach, tutaj napęd na 4x4. Więc doszły te części związane z takowym napędem, ta skrzynia rozdzielacza. Świece. Tu mamy moduł i pompa ABS. Kolektory. Akumulatory. Sprawdzę od razu, czy jest. Jest olej, tylko taki czarny. Będzie go zlać, wylać. No i teraz rolki. Teraz paski rozrządu, oczywiście koła zębate, i możemy tutaj demontować głowicę. I z drugiej strony. Ok, gotowe. Podjedziemy sobie. Część z was widziała mój filmik ze zlewarką. Co ciekawe, kiedyś, i nie wiem, czy to jest związane... Nie wiem, z czym to jest związane.
tytuł tak samo. Wcześniej nie było takiej możliwości. Nie przypominam sobie. I tym bardziej zauważcie, że widać z... Bo zawsze zlewarka jest pod autem. Było też taki komunikat i przede wszystkim, co ciekawe, żeby to było pusta, ale po prostu tu mam cały blok silnika jeszcze, więc to jest interesujące, co się dzieje przy kolejnych odsłonach. Dobra, i teraz skrzynia biegów. No daj mi się. Chcę to dobra. Z tym wałem napędowym zawsze mam problem. No i w ostatnim odcinku przy pick-upie no nie zauważyłem tego, że właśnie nawet dałem komunikat już po nagraniu, że faktycznie jest możliwość do kupienia zderzaków po prostu, jako taki tuning. Czyli coś tam się pojawiło, a coś mnie po prostu oślepiło, że tego nie zauważyłem. No i blok silnika, czyli cały silnik jest wymontowany. Mam 66 tysięcy, więc trochę nazbierałem ze zleceń właśnie. Część zleceń wykonałem telefonicznie, przynajmniej te, które dotyczą właśnie lakierowania, obudowy. O, tam można zarobić tam 3000 czy więcej. A część przy zakupie samochodów i naprawie ich na 100%. Co ważne, warto kupować zniszczone auta i te z wyższej półki niż... Skrzynia biegów mi poszła, o nie, dobrze. Niż jakieś tam taniochy, bo... Chyba raz robiłem malucha i na zero wyszedłem, więc przy całym tym zachodzie i naprawie na 100% to lichuto, lichutko. Akumulator, alternator, cewka zapłonowa razy 8. Docisk, filtr UV8, filtr paliwa. Filtr powietrza i głowicę widziałem tam, ale nie zapamiętałem. Chyba V8 była. Głowica V8. Koło pasowe V8, koło zamachowe. I te koło zębate. Raz, dwa, trzy, cztery. Łożysko dociskowe, sprzęgła, napinacz paska.
L8 typ A, typ B na pewno. Pasek rozrządu V8, podpora jedna. I pokrywa filtra powietrza. Przepustnica V8, rolka pompy wody. I dwie rolki prowadzące, to wiem. Rolka B, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć rolek. No, skrzynia biegów V8. To mnie boli. 1500, no. Świece. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. I tłoki. Dobra. Wek rozrządu V8. I okej, i mamy. Także pierwszy etap za nami, prawie. Tylko to zmontować. Trochę widoczność jest ograniczona. No i skrzynia biegów. Dobra, tego nie ruszamy. Możemy zakładać tłoki. Składać.
Okej, dobrze, teraz koła zęba wał karo rządu. Potrzebnie tą chłodnicę zakładałem, teraz mam ograniczoną widoczność. Będę się musiał teraz męczyć, bo bardzo jest mało przestrzeni między. Między wentylatorem a silnikiem. Ale już bliżej niż dalej. Okej. Z jedna strona, teraz druga. I silnik jest gotowy, prawda? No, tego nie sprzedałem po prostu. Czy tylko miskę olejową założę? Dobra, i możemy przejść do kolejnego etapu. Czyli układ wydechowy. Przy układzie niestety nic nie możemy zrobić. Więc musimy kupić katalizator. Rura wydechowa początkowa B8. I rura wydechowa, to zapamiętałem. Tłumik końcowy V8 i tłumik środkowy. I możemy montować wydech. Oj, nie tak chciałem, no. No i jest robione. Drugi etap zamknięty. Przechodzimy do etapu trzeciego, czyli przód podwozia. Układ hamulcowy. I te inne sprawy. Próbuję się spieszyć, co mi nie pomaga. No i dobra, jedna strona załatwiona.
Czyli widzicie, wszystko jest bardzo podobne i do poprzednich aut, i w sumie do tych wszystkich z DLC. Dobra. Czysto, czysto. No to do roboty. Coś tam strzeliło, coś się udało. Amortyzator dwuwahaczowy. Drążek kierowniczy. Co za tor dwuwahaczowy. Turne łożysko i dwa klocki. Końcówki, łącznik typ B, łożysko piasty. Dwa czy jeden? Dwa. Dobra. Piasta przednia, półoś napędowa, typ A. Sprężyna, stabilizator przedni, B. No i dwie tarcze hamulcowe. Tu leje 4 i jeden zacisk hamulca. Okej, możemy montować. I można przejść na drugą stronę.
tarcze, klocki, zacisk i koło. Okej, powinno być wszystko. Dobrze, zgadza się. No więc czwarty etap. Tył. Montujemy zbiornik i przechodzę na drugą stronę. Dobra. Czyściutko. Coś tam poległo. Chyba pompa. Okej. Nie było źle. Amortyzator, o, znowu mi się przesunęło. Amortyzator celny typ A, klocki, łącznik. Dobra. Łożysko piasty, mała tuleja. I ogranicznik. No, pompa paliwa, tak jak mówiłem. Ramię wahacza tylnego typ A. I sprężyny na pewno dwie. Stabilizator tylny typ B, tarcza hamulcowa. I 6 tulei. No i zbiornik paliwa oczywiście. Dobra, mamy wszystko, co jest potrzebne do szczęścia.
Okej, koło. I ta strona jest chyba okej. Przejdę na drugą. Nie chcę. No dobra. No i teraz jak mam się tu dostać? Coś się pochrzaniło. No. Kurczę. No i są niespodzianki, zobaczcie. Nie mogę. Jest jakiś błąd w tej grze. Nie mogę wybrać jednej z części. Spróbuję to jeszcze inaczej rozegrać. Zdemontować coś. I teraz OK. A więc są niespodzianki. Tu nałożyły się jakby dwa elementy na siebie i nie można było wybrać. Ok, zobaczmy, czy to prawie wszystko. O, zauważył mnie. Tylko oleju wleję. Zamykamy. O, wcale nie jest taka duża wartość auta. Coś nie tak jest. Dlatego jest taka wartość. Nadwozie. Nadwozie nie jest stuprocentowe.
Wiedziałem, że coś jest nie tak. A teraz? No, 68, trochę lepiej. Okej. Także tak wygląda mój nowy nabytek. Sprawdźmy jeszcze sobie. Sklep tuningowy. Mamy do kupienia reflektory. Dwa tylne, dwa rodzaje przednich, maskę. Zderzaki. Dwa przednie, dwa tylne. Może spróbujmy go trochę faktycznie. Podpicować. A co tam? I z tyłu światła. Maskę takim wlotem. Może ten czy ten. Szkoda, że nie można zobaczyć ich, przybliżyć. No dobra, że ten jest droższy. Tak i z tyłu. Tak. Dobra, to właściwie już wszystko. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, cześć!